Iwona dotarła do rumuńskiego Sibiu. Zameldowała się i oczekuje na rozładunek, przy którym będzie musiała pomóc, korzystając z tak zwanego paleciaka. Zadanie jest z pozoru proste, ale wymaga nieco krzepy. And then we've got this one, right? Yes. I love it. I really love it. Yes? Yeah. No, I'm joking. I don't love it. I hate it. I hate it. Oh, thanks. Dobrze, że poszłam na studia anglojęzyczne, bo gdyby nie te studia, by mi wbiły tego języka angielskiego do głowy, to bym w ogóle mówiła po żadnym obcym języku. Tak, po prostu jednym uchem wpuszczam, a drugim wypuszczam i już nie pamiętam. Nawet angielski zapomniałam. Dobra, bo ładujemy ten wózek. Dawaj pan, dawaj! Wygląda na to, że rozumie po polsku. Tak, ja rozumiem rumuński. Jezu, jak to się robiło? No, tak. Tak, i co? Teraz zostaw prawo. Ten wózek nie ma sterowania. A, dobra. Ale już prawie. O. Teraz już pójdzie z górki. No, to już ostatnia. No dobra, to moja strona już jest zrobiona. Wystarczy jeszcze tylko papiery odebrać, podpisane. Mam już zapewnione miejsce na noc. Mogę sobie tutaj zostać. Nie muszę chodzić i szukać miejsca w okolicy bezpiecznego, więc za 15 minut będę po robocie. Papiery podpisane, mogę wyjeżdżać, parkować i pauza. Wygląda na to, że ktoś zrobił pauzę już nieco wcześniej. Miało być okej. I tak ci się nie dam. Sama nigdzie nie pojedziesz. Jak to mówię na Śląsku, nikaj nie pojedzie beze mnie. Ojej, a jak ja to mam tutaj wyjechać? Nie wiem. Dobra, inni wyjeżdżają, to ja też wyjadę, nie? Kurczę, te wózki i ogórki. Na prawo, na lewo? Będziemy na lewo.